Szczęść Boże, pozdrawiam Was serdecznie. Jutro niedziela, dzień Pański. Niech Bóg w swoim słowie otworzy nas na ten czas, który przed nami. Niech On nas prowadzi. Niech poranek wielkanocny rozświetlony zostanie słowem, którym będziemy modlili się już teraz wieczorem i przez cały dzień Pański. Pomódlmy się. Skorzystamy z wersetów Psalmu 46 w przekładzie poetyckim na Meri: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ukochany jest naszym schronieniem i naszą siłą, kochającą obecnością w trudnych chwilach. Dlatego nie musimy się bać. Choćby ziemia się waliła, choćby góry zapadały w otchłań morza, choćby wody huczały i pieniły się, choćby góry drżały od zgiełku, Umiłowany jest zawsze z nami, nieskończone serce miłości. Z Ewangelii według świętego Marka, rozdział 8, wersety od 27 do 35. Potem Jezus udał się ze swoimi uczniami do wiosek pod Cezareą Filipową. W drodze pytał uczniów: za kogo uważają mnie ludzie? Oni mu odpowiedzieli za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za jednego z proroków. On ich zapytał, a wy za kogo mnie uważacie? Odpowiedział mu Piotr, ty jesteś Mesjasz. Wtedy surowo im przykazał żeby nikomu o nim nie mówili. I zaczął ich pouczać, że syn człowieczy musi wiele cierpieć, że będzie odrzucony przez starszych arcykapłanów i uczonych w piśmie, że będzie zabity, ale po trzech dniach z martwych wstanie. A mówił zupełnie otwarcie te słowa. Wtedy Piotr wziął go na bok i zaczął go upominać, lecz on obrócił się i patrząc na swych uczniów zgromił Piotra słowami Zejdź mi z oczu, szatanie, bo nie myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie. Potem przywołał do siebie tłum razem ze swoimi uczniami i rzekł do nich. Jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie. Niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je. A kto straci swe życie z powodu mnie, i Ewangelii, zachowa je. Drodzy, nie wiem, jakie jest wasze pierwsze odczucie, ale moje, ilekroć czytam ten tekst, to jest odczucie wielkiego kontrastu. Bo wysłuchaliśmy przed chwilą Ewangelii, która opowiada o dwóch rozmowach. Dwóch, dwóch rozmowach Jezusa z uczniami, także uczniów z Jezusem. W tych rozmowach najbardziej wybija się na pierwszy plan Piotr w rozmowie z Jezusem. Otóż to, co mnie bardzo uderza, to to, jak bardzo kontrastują ze sobą te dwie rozmowy. Pierwsza rozmowa, każda z nich zresztą, opowiada coś o naszych rozmowach z Jezusem, o naszych rozmowach z Bogiem. Pierwsza rozmowa toczy się w miejscu niezwykle urokliwym. Jesteśmy blisko wiosek Cezarei Filipowej. Uczniowie z Jezusem idą w tamtą stronę. To niezwykle urokliwe miejsce. Gdzieś około 40 kilometrów, jeszcze bardziej na północ od Jeziora Galilejskiego. Tam już Jesteśmy u stóp Gór Libanu. Spod tych stóp Gór Libanu wypływają źródła Jordanu. To miejsce niezwykle zielone, bujne w zieleń, urokliwe. A więc ta pierwsza sceneria, niezwykle poruszająca, jakby obrazuje te wszystkie rozmowy w naszym życiu w których jest tak pięknie, tak pięknie w modlitwie, na rozmowie z Jezusem. Być może piękne miejsce, miejsce naszych rekolekcji, ulubione, ukochane. Wielu z Was przyjeżdża do nas, do Centrum Formacji Duchowej. Kochacie nasz park, który zresztą tak został przygotowany, aby Wam jak najlepiej służył w Waszej modlitwie. Wiele zagajników, miejsc zielonych, gdzie można się ukryć i gdzie można rozmawiać z Jezusem. Wszystko pomaga, natura, przyroda bardzo pomagają w rozmowach z Bogiem. To pierwsze. Po drugie, w tej rozmowie błyszczy Piotr. Powiedzmy to, takie rozmowy bardzo udane, po których jesteśmy bardzo zadowoleni, usatysfakcjonowani, że ta modlitwa była dobra, że, że rozumiałem się z Jezusem, że On mnie rozumiał, że ja Go słyszałem. Nawet poczułem się potwierdzony na tej modlitwie, pochwalony, jak Piotr, gdybyśmy jeszcze doczytali w Ewangelii Mateusza, Tę samą rozmowę, Piotr jest wręcz chwalony podczas tej rozmowy, bo w czasie niej, w czasie tej rozmowy pada bardzo ważne pytanie. Nieraz e, kiedy idziemy na modlitwę, e, modlitwa kojarzy nam się z tym, co my mówimy do Niego, e, kojarzy nas się Kojarzy nam się z uwielbieniem, z dziękczynieniem, bardzo często z prośbą, a także z pytaniami, z którymi przychodzimy do Boga, bo do kogoż mamy przyjść, z najtrudniejszymi pytaniami, albo najważniejszymi pytaniami, jak nie do Niego. A tymczasem tutaj sytuacja jest odwrotna i ona nam przypomina, że w rozmowach z Bogiem jest również tak, że to Bóg nas pyta, że Bóg nam zadaje pytania. Otwierasz Biblię, idziesz medytować, słuchasz słowa i wyczuwasz, że słowo Boga przychodzi do ciebie z pytaniami, że Bóg ciebie pyta o twoje życie, a nieraz pyta o siebie samego. I tak jest w tej rozmowie, tej pierwszej rozmowie. Jezus pyta uczniów o niego. Pyta, co ludzie mówią ona o mnie? I tutaj zauważcie, kiedy mamy opowiadać o świecie, kiedy mamy Bogu opowiadać o tym, co inni mówią, jak inni myślą, jest nam o wiele łatwiej. Także wtedy, kiedy dzielimy się między sobą tym, co przeżyliśmy, co odkryliśmy, co poznaliśmy na modlitwie w naszej relacji z Jezusem, powiedzieć o kimś jest o wiele łatwiej, przyznamy. Więc mówią, co inni myślą o Jezusie. Zwykle, kiedy czytam ten fragment, mam wrażenie, że nie, nie, mogą za, nie mogą zakończyć, że języki mi się rozwiązały i jeden przez drugiego mówi. To, co słyszał, to, co wie, to, co sam poznał. Co mówią o Jezusie? Słyszeliśmy zresztą. Za kogo go uważają? I dowiadujemy się z tej, z tej relacji, że. Że to, co mówią o Jezusie, jest niewystarczające, bo mówią o Nim ci, którzy nie są z Nim na sposób stały. Przychodzą, o czymś usłyszą, zobaczą, odchodzą, być może także wsłuchują się w to, co inni mówią o Nim. Tak jest w naszym życiu duchowym, kiedy ono nie jest stałe, kiedy nie jesteśmy konsekwentni, wierni, kiedy nie jesteśmy stale z Nim, zawsze grozi, że nasze poznanie Boga będzie tylko fragmentaryczne, że nie będzie dokończone, że coś o Nim wiemy, coś przeczuwamy, ale, ale mamy poczucie, że nie znamy go z bliska, bo nie jesteśmy z Nim. Ale w pewnym momencie Jezus zadaje pytanie kolejne, najważniejsze, a Wy, to Wy jest tutaj bardzo ważne, Wy, którzy jesteście ze mną. Wy, którzy mi towarzyszycie, wy, którzy poszliście za mną, którzy związaliście się ze mną, wy, dla których jestem panem, mistrzem, wy za kogo mi uważacie? Mam odczucie wrażenie, że zapadła głęboka cisza, ale nagle odzywa się Piotr. On często, jako lider, Protos, pierwszy, pierwszy się odzywa. Ty jesteś mesjasz. Wyznanie, które słyszymy u Marka. Mateusza, jeśli pamiętacie, Piotr powie więcej: Ty jesteś Mesjasz, syn Boga żywego. I Jezus potwierdza tę odpowiedź Piotra. Piotr mógł się dobrze poczuć. To jak my, mówiłem o tym, kiedy modlitwa dla nas wydaje nam się taka udana. Kiedy rozumiemy się z Jezusem, kiedy wiemy, kim jest. A Jezus mówi, tak, słusznie powiedziałeś. Zresztą Mateusza, przypomnijmy sobie, mówi, błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jana. Co więcej, nie, nie ciało, nie krew ci to objawiły, ale. Ale Ojciec, który jest w niebie, otrzymałeś wewnętrzne poznanie, duchowe poznanie, otrzymałeś szczególną łaskę. O jak cieszymy się, jak radujemy się na modlitwie, kiedy czujemy się obdarzeni, nawiedzeni jakąś szczególną łaską, szczególnym poznaniem. Wszystko na modlitwie staje się światło, takie bliskie, Bóg dotykalny, rozumiemy się nawzajem. To jest ta pierwsza rozmowa, po której czujemy się tacy podniesieni, tacy uniesieni. Czujemy się wręcz z siebie zadowoleni, że dobrze nam się modliło. Oczywiście, może warto tu dopowiedzieć, nigdy nie oceniajmy modlitwy to, czy jest dobra, czy zła, wedle naszych uczuć, doznań, stanów, które przeżywamy na modlitwie. Bo za chwilę usłyszymy o drugim spotkaniu, o drugiej rozmowie tam uprzedzając. Piotrowi nic nie wychodzi, ani uczniom niczego nie rozumieją. Wręcz się będą buntować, będą się gniewać, ale po kolei, właśnie potem, zaraz potem, jak Piotr mówi: Ty jesteś mesjasz, syn Boga żywego, to wiemy u Mateusza. Jezus zabronił mówić: pobądźcie z tą tajemnicą, pochodźcie z nią. To bardzo ważne, abyśmy ponosili tę modlitwę, która się dzisiaj w nas wydarzyła, w sobie, byśmy ponieśli tę modlitwę, być może poranną, tą naszą medytację poranną, ponieśli ją w sobie, w ciszy, w milczeniu, byśmy przedłużali to nasze skupienie, także w ciągu dnia. Ale teraz rozpoczyna się druga mowa. Jest to określone przez Marka takim, takim słowem Erkzato i zaczął. I mamy tutaj ideę jakiegoś nowego początku. Jezus zaczął nauczać, on naucza już od dłuższego czasu w Ewangelii Marka, ale mamy tutaj początek jakiejś nowej mowy Jezusa, nowego sposobu mówienia, rozmawiania z uczniami i nazywa siebie Synem Człowieczym. O. Piotr czuje się po raz kolejny potwierdzony, syn człowieczy, tak, to właśnie Mesjasz. Prorok Daniel to był jedno z ważniejszych proroków które po domach hebrajskich Pewnie także w domu Piotra było powtarzane, przypominane. Daniel siódmy rozdział, księga proroka Daniela. Tam w siódmym rozdziale widzimy, jak do przedwiecznego na błakach przychodzi Syn Człowieczy, a przedwieczny wręcza mu władzę, panowanie. Właśnie, Ty jesteś Mesjasz, Ty jesteś Syn Człowieczy. Jakby potwierdziłeś to, co powiedziałem przed chwilą, jesteś Syn Człowieczy. A więc ten, który przyniesie wyzwolenie Izraelowi, który zrobi porządek w tym świecie, w tym w tym moim domu, w mojej ojczyźnie. Tak, z taką nadzieją odchodzę od tej modlitwy. Tu, ty, mogę na tobie polegać. Ty jesteś silny, mocny, tobie nikt nie zagraża. Ty jesteś moim panem. Jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam będzie wołał Paweł? Ale nagle. Pojawił się ból w sercu Piotra, jestem przekonany, przerażenie. Zresztą z kontekstu to wynika, bo Jezus mówi dalej, dalej, że syn człowieczy musi wiele cierpieć, że będzie odrzucony. Przez starszych arcykapłanów, uczonych w piśmie, będzie zabity, a po trzech dniach zmartwychwstanie. Wyobrażacie sobie Piotra? Opis Markowi jest taki, że sugeruje, Piost jest zdruzgotany. Za chwilę usłyszymy to w jego reakcji. Ten Mesjasz, a więc ten Syn Człowieczy, który, który otrzymuje władzę, panowanie, który miał przywrócić porządek temu światu i nas wynieść do godności ludu wybranego, on będzie wiele cierpiał? Kiedy słyszymy o cierpieniu się wzdrykamy, jak to? On, który właśnie uzdrawia chorych. Widzieliśmy, jak, jak także mnożył chleb. Widzieliśmy, jak wskrzeszał córkę Jaira. On, on ma cierpieć więcej, on ma być odrzucony. Od razu w sercu pojawia się dreszcz. Odrzucenie to coś, czego się bardzo boimy wszyscy. Jesteśmy tak stworzeni, by. by by ta nasza potrzeba największa, jaką jest miłość, była wypełniona w naszym życiu. Chcemy być przyjęci, kochani, miłowania, nie odrzuceni. Tym samym czasem Mesjasz będzie odrzucony, i to przez wszystkie elity, wszystkich przewodników, autorytety narodu. Odrzucone, zakwestionowane. Będzie zabity. Co? Mesjasz umrze? Mesjasz będzie unicestwiony? Piotr jest tak bardzo zdruzgotany, jest w jakimś amoku, napięcia, buntu, złości, żalu. Wszystko zostało zakwestionowane w jego wizji Mesjasza. Że nie słyszy słów ostatnich. Tak go zawsze widzę, tak reaguje, jakby Jezus nie powiedział, że, że trzeciego dnia z martwych wstanie. Tu jest akcent. Mówi prawdę. Cierpienie jest, ono istnieje, ono będzie, ale, ale nie ono jest końcem wszystkiego. Końcem wszystkiego jest poranek wielkanocny, jest zmartwychwstanie, jest życie z Nim. To zaprzenieśmy to na naszą modlitwę. Na nasze rozmowy, na te rozmowy, w których Ty nie rozumiesz Jezusa. Jest cierpienie, jest ból, jest odrzucenie i, i, i Jezus wydaje Ci się jakiś słaby. Dlaczego nie reagujesz? Dlaczego muszę tyle cierpieć? Dlaczego jestem tak odrzucany? Dlaczego mnie kwestionują? Dlaczego autorytety mnie pomijają? Cierpimy i nieraz zachowujemy się jak Piotr. Jest bardzo sugestywny obraz u Marka. Piotr jakby ciąga Jezusa za rękaw, próbuje go przeciągnąć na swoją stronę, czyli na stronę własnego myślenia, własnych racji. Ile razy tak czynimy na modlitwie? Chcemy Boga przekonać do naszych racji. Chcemy, by był po naszej stronie, to znaczy po stronie naszych myśli, naszych wyobrażeń, naszych pragnień, naszych projektów, planów, decyzji itd. i tak dalej. Co zrobił? Wziął Jezusa na bok, On, uczeń mistrza, i zaczął Go upominać. Tam jest bardzo mocny czasownik Epitimao, który oznacza karcić, który może oznaczać surowo napominać, rozkazywać, a nawet skrzyczeć. Piotr skrzyczał Jezusa. Starzyło wam się na modlitwie skrzyczeć Boga. Być może jakąś pretensją, jakimś żalem, jakimś niepokojem. Z jednej strony Piotr jest, można powiedzieć, bardzo niegrzeczny w tej rozmowie. Jakby pomylił rolę, przecznie on jest mistrzem, a zachowuje się jak mistrz, a Jezusa traktuje jak ucznia. Chce go pouczać. A z drugiej strony ten Piotr jest mi bardzo bliski. Tak, to jest prawdziwy Piotr. Otwarty. Piotr, który mówi to, co czuje, to, co przeżywa. Jestem przekonany, że Bóg czeka. Czeka na naszych modlitwach, byśmy się otwierali do końca, byśmy modlili się tym wszystkim, co przeżywamy, co myślimy, co jest w nas, byśmy się nie wstydzili wypowiedzieć przed nim wszystkiego, tak jak teraz Piotr wypowiada. Ale dzięki temu Jezus może także wejść w Tego doświadczenia, w Tego uczucia. Jezus nie pozwoli sobie manipulować. Jezus nie pozwoli się prze, prze, przeciągnąć się na, na stronę Piotra. Jezus odwraca się od takiej postawy. Ale nie od Piotra. Jezus chroni Piotra przed Piotrem i mówi do Niego. W tekście polskim jest zejdź mi z oczu, szatanie. My to zejdź mi z oczu, szatanie, słyszymy często jako idiom. Taki polski sposób wyrażania zejdź mi z oczu. Nie chcę cię widzieć. Strać jakie to bolesne. Czy tak mówi Jezus do Piotra nie. W tekście jest chyba, geopisom mu, to znaczy. Odejdź za mnie Piotrze, to znaczy wróć na swoje miejsce, Ty mnie zaczynasz wyprzedzać, Ty próbujesz dyktować mi swoje drogi, przyszedłeś ze mną porozmawiać, mi, mi powiedzieć jakimi drogami mam chodzić, przyszedłeś do mnie jako nie do Boga, ale jako do swojego ucznia i chcesz mnie pouczać. Piotrze, zaufaj mi, zejdź mi z oczu, to znaczy wróć na swoje miejsce, Zwróć, chodź za mną, bo zacząłeś chodzić przede mną. Powiesz mi się, bo kiedy chodzisz przede mną, niewiele widzisz. Ja cię będę osłaniał, ja cię będę chronił. Jakie to piękne. Bóg zawsze chroni nas, broni nas nieraz przed nami samymi, przed naszymi pomysłami, które nam się wydają najlepsze. A on widzi do końca, on widzi poranek wielkanocny, którego Piotr nie widzi, którego my nieraz nie widzimy. Nie próbujmy przegonać Boga do naszych racji. Nie, wróć na swoje miejsce, ja Cię będę osłaniał. Inaczej bowiem będziesz bezbronny, kiedy chodzisz przede mną. Ja Cię będę osłaniał, powierz mi się. Będę osłaniał Ciebie z tym życiem, które dla Ciebie zamierzyłem, byś żył w pełni, ale powierz mi się. Jest powód, dla którego Piotr się zachowuje tak jak widzimy i słyszymy. Jezus to włowie, Piotrze uważaj, myślisz tylko po ludzku, nie myślisz po Bożemu. To znaczy, że w Twoim myśleniu, oczywiście, że ludzkim, my inaczej nie myślimy jak po ludzku, ale zrób w Twoim myśleniu miejsce dla myśli Boga. Twoja logika nie jest jedyną logiką, istnieje jeszcze logika Boga. Moje myśli nie są Waszymi myślami, Izajasz 55, Wasze drogi nie są moimi drogami, ale zaufaj mi, zawierz mi do końca. Ja Cię nie skrzywdzę, nie poprowadzę cię złymi drogami, nie oszukam cię. Ja prowadzę zawsze do życia, do pełni życia. Jesteś kuszony, uważaj, dlatego jesteś mi zawadą. Jesteś jak kłoda na drodze. Zamiast pójść za mną, to zaczynasz mi przeszkadzać. Jakie to ważne, drodzy. Byśmy w takich sytuacjach pozwolili się upomnieć przez Jezusa. Jezusa, który nas kocha, któremu na nas zależy. To tak jak mama, która upomina swoje dziecko. Dziecko wydaje się i wydaje się, że ma rację. Tupie nogami, płacze, buntuje się. Ale mama wie, że nie może tego dla dziecka uczynić, czego dziecko chce, bo by je skrzywdziła. Dziecko i tak później przyjdzie na kolana do mamy, bo wie, że mama kocha, wtuli się w nią. Może jeszcze dalej będzie płakać, jeszcze dalej będzie się wewnętrznie buntować, ale ostatecznie wie, że mama kocha, że mama nie pozwoli skrzywdzić. Kochani, taki jest Bóg. Trzeba mu wejść wtedy na kolana, wtulić się w Niego, w serce Jezusa. Powiedzieć nie rozumiecie, trudno to dla mnie, co mówisz, do czego mnie zapraszasz, ale ja ci wierzę. I dlatego Jezus mówi: Jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. To jeśli jest dla mnie zawsze poruszające, tak zewnętrznie, wsłuchując się powierzchownie. Można mieć wrażenie, że Jezus jest jakby obojętny, jeśli kto chce pójść za mną, no zawalczą mnie Jezu. Pomóż mi właśnie, że walczy, pomagać. Już przed chwilą słyszeliśmy. Ale to jeśli On mówi o wolności, którą mi zostawia, bez Twojej decyzji, mówi Jezus, nie możesz pójść za mną. Cóż z tego, że pójdziesz pod przymusem zewnętrznie? Przed chwilą Jezus powiedział, Syn człowieczy musi wiele cierpieć, ale to nie jest takie musi zewnętrzne, takie na siłę, takie powinnościowe jedynie. Ale to słowo Dei, greckie Dei, musi, kryje w sobie niezwykłą miłość Jezusa do Ojca. Musi to znaczy, nie potrafiłbym Cię tego odmówić. Tak Cię kocham, że niczego Ci nie odmówię Ojcze. Idę tą drogą, trudna ona jest dla mnie. Ale niczego ci nie odmówię. Ta wolność, która płynie z miłości, także tutaj jest obecna, w tych słowach Jezusa: Jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie. Jest taki czasownik, który oznacza właśnie chęć rezygnacji z własnego sposobu myślenia, z własnych racji. poddanie się temu, który wie więcej. Powiesz mu się, on widzi drugiego końca. Zapierać się siebie, to jest nasz największy krzyż. To jest ten krzyż, o którym Jezus mówi, o którym mamy nosić. Przekraczać własne racje, własne chęci. Rezygnować z własnych projektów, kiedy Jezus mówi, nie, nie tędy, nie w ten sposób, inaczej, uwierz mi. To jest prawdziwy krzyż. Ale jeśli ten krzyż podejmiemy, będziemy mogli go naśladować. Będziemy mogli za nim rzeczywiście pójść. zasownik akoluteo, bardzo piękny, może także oznaczać związać się z nim miłością wielką. To jest naśladować z bliska. W syryjskim znaczeniu tego słowa jest wręcz przyklejcie do niego. Niezwykłe to. A więc przyklej się do niego, Uchwyć się go. W tej modlitwie trudnej, w której go nie rozumiesz, wtul się w niego i powiedz: i tak cię kocha. Nigdy cię nie zostawię. Nie rozumiecie, ale chcę być z Tobą, idę za Tobą. Myślmy, że Piotr pójdzie dalej za Jezusem. I Jezus mówi: widzisz Piotrze, teraz może wydaje Ci się, że Ty tracisz życie. Nie tracisz, zyskujesz. Bo gdybyś chciałeś zachować te swoje plany, te swoje projekty, te swoje pomysły, te Twoje racje, mówię Ci, stracisz życie. Bo często jest tak, że to, co wydaje ci się obiecywać życie, może i zamienić w gruzy. Ale jeśli stracisz z mego powodu, czyli dla mnie, zachowasz je, obiecuję ci, możesz być pewny. To niezwykła puenta, drodzy, naszego przygotowania do słuchania Słowa. Zaufać Mu, powierzyć się Jego Słowu. Także w tym momencie, kiedy wydaje mi się, że ono oczekuje ode mnie stracenia czegoś. Zawsze to tracenie, kiedy jest dla Niego, z Jego powodu, jest zyskiem, jest pełnią życia. Chrześcijanin nie jest straceńcem. Jezus, jeśli prosi nas, byśmy coś stracili, to stracili jedynie to, co nam nie pozwala w pełni żyć. To mamy stracić. Piotr potrzebuje stracić swoje plany, bo tak naprawdę one nie prowadzą do, do życia. Prowadzą do donikąd, do grobu. Już ma przerażenie w oczach. Już się błąka. Już nie potrafi sam sobie pomóc. Zaufaj mi. W tym momencie wydaje ci się, że wszystko tracisz. Nie Piotrze. Kiedy mi się powierzasz, wszystko zyskujesz. Prośmy o to, abyśmy także w tych w trudnych modlitwach przyznacie, jak, ta, jak trudna jest ta druga rozmowa, ale jak nam bliska. Ile razy tak się modlimy, męczymy, spieramy z Bogiem. A on mówi: chodźcie, sporo ze mną wiedzcie. Bądź szczery, bądź uczciwy, bądź autentyczny na modlitwie, ale na końcu powiesz mu się, bo on ma rację. A ta racja jest zawsze dla ciebie. Bo Bóg jest zawsze po naszej stronie i zrobi wszystko, by nasze życie było życiem w pełni. Dziękujmy Mu za to Słowo, które nas obdarza. Dziękujmy za te dwie rozmowy w Ewangelii Marka, i one nam pomagają w naszych modlitwach i tych pięknych, urokliwych. Pełnych uniesień, pocieszenia i tych pełnych strapienia, I jedna i druga są bardzo ważne w naszym życiu. Jedna i druga była niezwykle ważna w życiu Piotra, w życiu pozostałych uczniów, i niech tak będzie w naszym życiu. Życzę Wam pięknych rozmów z Panem. Piękne są wtedy, kiedy są prawdziwe. Pan z Wami i z Duchem Twoim. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący Ojciec i syn. I Duch Święty. Amen. Życzę Wam dobrej nocy.